Cześć z tej strony Mateusz Sfinaks. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak możemy przetransferować nasze IKE na OIP, czyli dokonać tak zwanej wypłaty transferowej. Zostańcie ze mną, zachęcam do oglądania. Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny jest uzupełnieniem naszego trzeciego filaru emerytalnego, który już od wielu lat funkcjonuje w Polsce. Ustawa o OIP zezwala nam na transfer naszych środków z IKE na OIP. Raz w życiu, nie tracąc korzyści podatkowych, i dodatkowo raz w życiu możemy taki transfer wykonać, nie w, i to nie będzie wpływało na limit wpłat w danym roku kalendarzowym na rachunek OIP. Tutaj oczywiście skupiamy się na rachunku IKE, ponieważ właśnie pomiędzy tymi rachunkami możemy dokonywać transferu, czy będąc bardziej precyzyjnym, wypłaty transferowej i z rachunku IKE na rachunek OIP. Dlatego na początku zwróćmy uwagę na to, jak Polacy inwestują na rachunku IKE. Po pierwsze, 53% rachunków IKE w Polsce są to rachunki w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Towarzystwach funduszy inwestycyjnych, które często pobierają dość spore opłaty za zarządzanie, często występują jakieś dodatkowe opłaty typu success fee, czyli dodatkowa prowizja od osiągniętego zysku. Na drugim miejscu są zakłady ubezpieczeń 22%, na trzecim miejscu domy maklerskie 14%, kolejne miejsce, czyli banki 10%, a także z jednoprocentowym udziałem powszechne towarzystwa emerytalne. Profesor Warliszewski w swoich badaniach, które prowadzi od wielu lat, sprawdza, co na przykład najbardziej liczy się dla inwestujących, oszczędzających na emeryturę. I właśnie zajrzyjmy teraz do tych badań. I jak widzimy, to, co najbardziej się liczy, gdy oszczędzamy na emeryturę to niskie opłaty. Tutaj to się trochę kłóci z tym, co możemy zauważyć, jeżeli chodzi o ponad połowę rachunków IKE w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Na drugim miejscu preferencje podatkowe, czyli coś, co nam, dają nam właśnie rachunki typu OIP, IKE czy IKZT. Dalej, bezpieczeństwo środków, obsługa online, i stopa zwrotu. To jest bardzo ciekawy punkt, ponieważ jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na to, że stopy zwrotu, które bardzo często mogłyby być dla inwestorów najistotniejsze, tutaj zajmują dopiero piąte miejsce. Przechodząc dalej. W jakie instrumenty chciałbyś zainwestować w ramach trzeciego filaru emerytalnego? I tutaj widzimy, że bardzo duże znaczenie mają fundusze ETF. Widzimy, że ponad 72% respondentów wybrało właśnie te fundusze. To ma bardzo duże znaczenie, ponieważ fundusze ETF kojarzą się właśnie z bardziej pasywnym inwestowaniem, z funduszami, które odzwierciedlają często rynek, czy to nie wiem, amerykański, europejski, czy jakieś inne rynki światowe. Na drugim miejscu możemy zwrócić uwagę, że mamy akcje globalne, które prawie 50% respondentów wybrało. To też nam pokazuje, że właśnie jest poszukiwanie możliwości inwestycyjnych poza Polską, a inwestowanie na rynkach międzynarodowych. Transfer pomiędzy IKE a OIP będę nazywał wypłatą transferową, żeby być precyzyjnym, ponieważ kiedy będziemy musieli udać się do instytucji finansowej, yy, która prowadzi nasze IKE i będziemy chcieli zlecić taką dyspozycję, to warto tutaj być jak najbardziej precyzyjnym i nazywać to właśnie wypłatą transferową. FINAX już yy, kilka tysięcy osób oszczędza inwestuje w ramach OIP -e na swoją emeryturę, a kilkadziesiąt z tych osób zdecydowało się właśnie dokonać takiego transferu. Ja teraz przedstawię Wam taką ścieżkę, jak to wygląda, jakie mamy możliwości. My też kontaktowaliśmy się właśnie z tymi inwestorami, z oszczędzającymi Finax na OIP, -e, którzy dokonali właśnie wypłaty transferowej i myślę, że to jest bardzo ważny Punkt, ponieważ razem z tymi naszymi klientami przetarliśmy ścieżki, ponieważ my też przenosiliśmy swoje IKE na OIP, -ę. ja, Przemek i Klaudia. Klaudia przenosiła z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Przemek przenosił z domu maklerskiego, ja przenosiłem z biura maklerskiego, dlatego też mamy wiedzę, jak to wygląda i myślę, że to, że przetarliśmy te, te szlaki pozwoli Wam Wykonać ten krok jak najsprawniej, żeby mieć jak najmniej problemów właśnie. Pierwszym krokiem, by dokonać wypłaty transferowej z IKE na OIP jest oczywiście otwarcie rachunku OIP. -ę. I możemy zrobić to na stronie internetowej Finax. Podczas, gdy będziemy otwierali ten rachunek, będzie takie pytanie, czy zamierzasz przenieść środki z konta IKE na to konto OIP? -ę? Tak, proszę o przesłanie dodatkowych informacji. Druga odpowiedź to zastanowię się nad tym. Proszę o przesłanie dodatkowych informacji. I jest też opcja: nie, nie jestem zainteresowany. Zainteresowana. Tutaj, jeżeli wybierzemy pierwszą opcję, czyli opcję, że proszę o przesłanie dodatkowych informacji, że chcemy prze, przesłać czy dokonać wypłaty transferowej właśnie z Ike na OIP, to jeszcze nas nie zobowiązuje, że ta wypłata musi mieć miejsce. Oczywiście my przedstawimy wam informacje jak mo możecie tego dokonać, a także co bardzo istotne. Prześlemy do was dokument potwierdzający otwarcie rachunku e, OIP w Finax. Następnym krokiem jest kontakt z instytucją finansową prowadzącą rachunek Ike. Tutaj proponujemy kontakt telefoniczny, ponieważ jeżeli udamy się do od oddziału, to może się okazać, że nie wszystko uda nam się załatwić i co za tym idzie, zmarnujemy dużo czasu. Bardzo ważne jest też to, o czym jeszcze zaraz więcej powiem, że często instytucje finansowe takie oddziały mają jedynie w Warszawie, co może być problematyczne dla osób, którzy na przykład nie mogą pojawić się w stolicy. Dlatego też skontaktujmy się z instytucją finansową prowadzącą nasz rachunek IKE i porozmawiajmy jak najsprawniej możemy dokonać właśnie wypłaty transferowej z IKE na OIP. -ę. Dla większości instytucji ten proces jest znany, a wynika to z tego, że że właśnie już wiele osób przeprowadziło ten proces, dlatego też myślę, że jak się skontaktujecie z taką instytucją, to będą w stanie sprawnie Wam w tym pomóc. Dlatego też zadzwońmy, porozmawiajmy, jakie mamy możliwości. Tak jak my zauważyliśmy, czyli Klaudia, Przemek i ja. Czy po rozmowach z naszymi klientami, jak te procesy wyglądają, to one idą całkiem sprawnie. Naprawdę, te instytucje już po tym krótkim czasie są dobrze przygotowane, żeby dokonywać takich wypłat. A co bardzo istotne, wynika to też z tego, że ten proces jest praktycznie identyczny jak proces w momencie, gdy chcemy dokonać wypłaty transferowej z jednego IKE na inne IKE. Dlatego też instytucje finansowe są do tego przygotowane również do transferu na OIP. -ę. Tak jak zauważyliśmy, my, transferując nasze rachunki, czy po rozmowach z klientami, którzy dokonali takich wypłat transferowych, mamy trzy opcje zazwyczaj. Pierwszą opcją jest to, że możemy się udać do wskazanego oddziału. Dlatego warto się skontaktować z, z tą z instytucją telefonicznie i zapytać, gdzie jest taki oddział. Są instytucje, które mają oddziały tylko w Warszawie, co może być problematyczne dla osób nie mieszkających w stolicy, ale są też instytucje, które mają oddziały w różnych miastach i możemy się właśnie do tych instytucji czy do tych oddziałów danych instytucji udać, by złożyć taką dyspozycję wypłaty transferowej. Kiedy już wybierzemy tą opcję i udamy się do tej instytucji, pamiętajmy o tym, żeby mieć ze sobą po pierwsze bardzo istotny dowód osobisty, a po drugie potwierdzenie otwarcia rachunku OIP w FINAX. To jest bardzo istotne, bo bez tych dokumentów nie uda się nam dokonać wypłaty transferowej, czy złożyć dyspozycji na początek dyspozycji wypłaty transferowej z IKE na OIP. Drugą opcją jest wysłanie dokumentów tradycyjną pocztą. Tutaj musimy pamiętać o tym, że część instytucji finansowych będzie od nas oczekiwało potwierdzenia notarialnego naszego podpisu na dyspozycji wypłaty transferowej. To jest bardzo istotne, ponieważ wiąże się to z dodatkowymi kosztami, aczkolwiek. Być może nie będziemy mieli możliwości, i wówczas będzie sytuacja, w której będziemy musieli się udać do notariusza i wysłać te dokumenty w pocztą, zamiast na przykład jechać do, do Warszawy. Zawsze warto to sprawdzić, czy jest wymagane taki, takie potwierdzenie notarialne, ponieważ zdarza się. Jak na przykład w jednym z domów maklerskich, że będą po prostu weryfikowali nasz wzór podpisu, który składaliśmy na umowie, na początk początkowej umowie z tym domem maklerskim, będą weryfikowali ten podpis z podpisem na dyspozycji wypłaty transferowej. Tutaj też warto skontaktować się wcześniej z infolinią danego, danej instytucji, ponieważ może być sytuacja taka, że będzie trzeba załączyć w tym liście jakieś dodatkowe dokumenty. Trzecią opcją jest skorzystanie z poczty online, czyli wysłanie maila z dyspozycją wypłaty transferowej i załączeniem plików, które są niezbędne w danej instytucji finansowej. Na pewno to będzie potwierdzenie otwarcia rachunku OIP-Finax, dlatego też możemy wysłać to pocztą, natomiast musimy pamiętać o tym, że y, może być sytuacja, w której Instytucja finansowa będzie od nas oczekiwała podpisu elektronicznego, tak, żeby potwierdzić, że to rzeczywiście my chcemy złożyć tę dyspozycję. Dlatego też, jeżeli korzystamy z, z podpisu elektronicznego, może być to dla nas najwygodniejsza opcja, ponieważ nie będziemy musieli wychodzić z domu. Instytucja finansowa po przyjęciu od nas dyspozycji wypłaty transferowej ma 14 dni na dokonanie przelewu, czyli przesłania środków na wskazane, na wskazane konto, właśnie w potwierdzeniu otwarcia rachunku OIP-Finax, i tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na wpłynięcie środków, które my oczywiście automatycznie zainwestujemy. Co ważne, jest sytuacja, w której nie będziemy mogli dokonać takiej wypłaty transferowej. Jest to sytuacja, w której po pierwsze na naszym koncie IKE wcześniej dokonywaliśmy częściowego zwrotu, czyli na przykład zleciliśmy wypłatę częściowych środków, nie wypłatę transferu, ale po prostu wypłatę e, część, e, środków, czy części środków, które mieliśmy zdeponowane na tym rachunku. To jest pierwsza sytuacja, kiedy nie będziemy mogli dokonać takiej wypłaty transferowej, a drugą sytuacją jest to, że na przykład była, mieliśmy wypłatę transferową z PPE, czyli pracowniczych planów emerytalnych, właśnie na konto IKE. Te dwie sytuacje, zgodnie z obowiązującym nas prawem, dyskwalifikują możliwość wypłaty, wypłaty transferowej z IKE na OIP. -ę. Natomiast nie są to tak częste sytuacje, ale zawsze warto przed dokonaniem wypłaty transferowej z IKE na OIP przypomnieć sobie, Sprawdzić to, czy robiliśmy taki ruch w przeszłości. Teraz, oczywiście, informacja odnośnie promocji, którą mamy w Finax. Otóż, jeżeli przeniesiecie swoje IKE na OIP, to wtedy będziecie mogli skorzystać z naszej specjalnej promocji za przeniesienie inwestycji do Finax i będziemy Waszymi środkami przez dwa lata zarządzali za połowę ceny. Na koniec chciałbym wspomnieć o tym, że jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, jakieś wątpliwości, będziecie potrzebowali wsparcia przy transferze z IKE na OIP, czy przy wypłacie transferowej oczywiście z IKE na OIP, to zawsze możecie do nas zadzwonić, zawsze możecie do nas napisać na klientmałpka.finax.eu, chętnie Wam pomożemy. Dzięki, że byliście ze mną, do zobaczenia.